Drodzy towarzysze, broni, przyjaciele, szanowni zebrani. Kapitanie Selimie, kapitanie Henryku Kuprz, jesteśmy tu z tobą. Wszyscy, twoi najbliżsi koledzy, jeszcze twoi ostatni koledzy z legendarnego oddziału Jędrusi. I licznie reprezentowani koledzy z Jodły, z Korpusu Jodły. Jesteśmy z tobą w tej ostatniej twojej ziemskiej drodze. Jesteś już hen gdzieś wysoko i znacznie więcej już tam jest twoich kolegów z Jędrusi i coraz więcej z Jodły. Niedługo wszyscy tam dołączymy. Należy ci się spokój. Walczyłeś, działałeś do ostatniej chwili. Tak jakbyś padł w boju. Nagle. Tak niedawno jeszcze rozmawiałem z tobą. Jeszcze miałeś plany. Szerokie plany. Działając niezależnie od ogromnego uszkodzenia ciała, jakim uległeś kilkanaście lat temu w napadzie, działałeś do końca. Pozostaniesz dla nas jako wzór, jako wielki wzór żołnierza i Polaka. Będziemy pamiętać o tobie, drogi Henryku, do końca. Będziemy pamiętać twoje wspaniałe działania w Gliniankach, gdzie organizowałeś spotkania najbliższych żołnierzy. Dzięki tobie te całe środowisko czuło się jak jedna wielka rodzina. To jest twoja przede wszystkim, twoja wielka zasługa. Pamiętam ostatnie spotkanie w strugach deszczu. W strugach deszczu jakże było po żołniersku, tak jakby na biwaku. Trudno takie rzeczy zapomnieć. Drogi Henryku, przyjacielu, spoczywaj w pokoju, spoczywaj. Przeszedłeś trudną, długą drogę życia i ten egzamin zdałeś wspaniale. Pozostaniesz dla nas wzorem. Żegnaj, przyjacielu.